Nauczanie domowe. 5 listopada. List do Rzymian, rozdział 15, wersety od 14 do 21. Bracia, jestem co do was przekonany, że pełni jesteście szlachetnych uczuć, ubogaceni wszelką wiedzą, zdolni do udzielania sobie nawzajem upomnień. A może niekiedy w liście tym zbyt śmiało się wyraziłem jako ten, który stara się przypomnieć wam pewne sprawy, na mocy danej mi przez Boga łaski. Dzięki niej jestem z urzędu sługą Chrystusa Jezusa wobec pogan, sprawującym świętą czynność głoszenia Ewangelii Bożej. By poganie stali się ofiarą Bogu przyjemną, uświęconą Duchem Świętym. Jeśli więc mogę się chlubić, to tylko w Chrystusie Jezusie z powodu spraw odnoszących się do Boga. Nie odważę się jednak wspominać niczego poza tym, czego dokonał przeze mnie Chrystus w doprowadzeniu pogan do posłuszeństwa wierze słowem, czynem, mocą znaków i cudów, mocą Ducha Świętego. Oto od Jerozolimy i na całym obszarze, aż po Ilirię, dopełniłem obwieszczania Ewangelii Chrystusa. A poczytywałem sobie za punkt honoru głosić Ewangelię jedynie tam, gdzie imię Chrystusa było jeszcze nieznane, by nie budować na fundamencie położonym przez kogo innego, lecz zgodnie z tym, co napisane, ci, którym o nim nie mówiono, zobaczą go i ci, którzy o nim nie słyszeli, poznają go. Warto w tym tekście prześledzić to wszystko, co Paweł mówi o ewangelizacji, o głoszeniu słowa, o tej posłudze, którą on podejmuje. Najpierw w wersecie 16 widzimy autorytet, mocą łaski danej przez Boga. To jest autorytet nadany z góry. Nie wziął go sobie sam Paweł, nawet mówiąc prosto, nie zyskał go od innych wierzących, ale miał świadomość, że ten autorytet nadał mu Bóg. Z drugiej jednak strony mówi, że jest z urzędu sługą Chrystusa. Krzyżują się więc dwa źródła autorytetu. Jeden ten właśnie, który pochodzi od Boga, i drugi ten, który został potwierdzony przez ludzi. Paweł jest też głosicielem z urzędu. Ale żeby zaznaczyć, że nie jest to urząd mający jakąś wielką władzę, mówi, że to urząd sługi Chrystusa. Głoszący jest sługą Jezusa Chrystusa. Głoszący nie ma prawa wynosić się nad tych, którym głosi. I jeżeli ma mieć autorytet od Boga, to powinien rozumieć, że jego głoszenie powinno być naprawdę nacechowane wielką pokorą. Obok tej prawdy o autorytecie głoszącego Słowo Boże, Paweł nazywa ewangelizację szczególnymi słowami. Mówi, jest to święta czynność. Głoszenie Ewangelii, przedstawianie Jezusa jest świętą czynnością. Jest czymś, co powoduje zmianę w świecie. Świętą, zatem pochodzącą od Boga. Czynnością, która musi być wykonywana we właściwy sposób, ale też z właściwym szacunkiem. Drugim określeniem, którego tu Paweł używa, to jest dopełnienie obwieszczenia Ewangelii. Paweł ma świadomość, że on jest w trakcie historii zbawienia. On nie jest pierwszym, który głosi. Może w szczególny sposób Pan Bóg go powołał, może w szczególnym miejscu go postawił, ale on jest w miejscu dopełniania Ewangelii, bo Ewangelią jest Jezus, Jego obecność na świecie. I nasze głoszenie też jest dopełnianiem. Dopełnianiem ogłaszania, obwieszczania, przynoszenia. Można by powiedzieć, w sztafecie głoszenia Ewangelii jesteśmy w jakimś miejscu. Takim, jakim nas Bóg postawił. I my też musimy mieć tę świadomość, że obok tego, że ta czynność jest święta, to ta czynność jest również wspólnotowa. My to robimy dlatego, że przed nami ktoś głosił i po nas będą jeszcze głosić. Naszym zadaniem jest ten odcinek sztafety dobrze przebiec.
Jaki jest skutek głoszenia Ewangelii? Wymienia tutaj Paweł, po pierwsze, doprowadzenie pogan do posłuszeństwa wierze. Pierwszy cel. Ludzie zaczynają wierzyć i zaczynają być posłuszni Ewangelii. To jest pierwszy skutek. Zmienia ktoś sposób myślenia, zmienia ktoś sposób patrzenia na świat, na siebie, na Boga. Poddaje się dobrej nowinie. Chce żyć według jej zasad. Po drugie, czytamy, że ci, którym nie mówiono o Bogu, zobaczą Go. Ci, którzy o Nim nie słyszeli, poznają Go. To zobaczyć, to poznać wyraża prawdę o spotkaniu. Głoszenie Ewangelii doprowadza do spotkania. To nie jest tylko teoria. To nie jest tylko wygłoszony referat, który po prostu rozumiemy i przyjmujemy do wiadomości. Głoszenie ma doprowadzić do spotkania. I to jest ewangelizacja. Jeżeli ona prowadzi zarówno głoszącego, jak i słuchającego do spotkania z Jezusem, do zobaczenia, jaki On naprawdę jest, do tego przeżycia, które tak podkreślił papież Benedykt XVI, że u początków głoszenia jest spotkanie. Po trzecie, poganie poprzez tę wiarę stają się ofiarą Bogu przyjemną. Podkreśla tu więc Paweł przemianę, która dokonuje się w stylu życia dotychczas żyjących według zasad świata, bo zaczynają teraz swoje czyny, swoje plany podporządkowywać Bogu, oddawać Mu je, służyć Bogu. I to jest taki praktyczny wymiar realizacji dobrej nowiny. Ewangelizacja osiąga właśnie taki skutek. Moja rodzina, moja praca, mój wypoczynek jest ofiarowany Bogu. I ostatni skutek, o którym tutaj Paweł mówi, to jest prawda, iż ci wierzący zostają uświęceni Duchem Świętym. Przyjęcie Ducha, życie według Ducha, posłuszeństwo Duchowi Świętemu, odbieranie Jego natchnień i ich realizacja, to są cechy ludzi, którzy do tej pory dawali posłuch innym podpowiedziom, a teraz idą za Duchem. I w końcu ostatnie zagadnienie, które Paweł tutaj podejmuje, to jest sposób ewangelizacji. I mówi, jest to ewangelizacja słowem, to jest oczywiste, głoszenie. Ewangelizacja czynem, sposobem funkcjonowania samego ewangelizatora, jego świadectwem postępowania, działania, życia. I w końcu mocą, ewangelizacja znakami, na przykład proroctwem, spektakularnymi wydarzeniami, do których na przykład mogą należeć uwolnienia. Obok znaków Paweł wymienia cuda, na przykład uzdrowienia. I w końcu moc Ducha Świętego. To wewnętrzne przekonywanie, którym Duch Święty przemienia ludzkie wnętrza. Te sposoby są tak bogate, tak piękne i znów zauważmy, nie chodzi o samo słowo, ale o słowo, czyn i moc. I dlatego Paweł mówi, z radością mogę iść tam, gdzie Jezusa nie znają, ponieważ dzięki temu Jezus będzie znany na całym świecie. I ty bądź tak zaangażowany w ewangelizację. I ty miej to pragnienie i zrealizuj je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.